Cześć kochani! Przygotowałam dzisiaj kurs dla tych z Was, którzy nie są szczególnie zaprzyjaźnieni z szydełkiem, ale chcieliby to zmienić i nie chcą zimą marznąć w głowę. Przygotowałam dla Was kurs na najprostszą czapkę świata. I tym razem, przysięgam, mówię szczerze, bo nie będzie tu żadnego zmniejszania, żadnego zwiększania oczek, zrobimy po prostu najprostszy prostokąt na świecie, a potem go zszyjemy i doszyjemy pompon, więc naprawdę nawet początkujące osoby powinny sobie świetnie poradzić. Ja też postaram się robić wszystko mega powoli. A jeśli już będziecie mieli jakikolwiek problem, to po prostu piszcie i na pewno razem sobie poradzimy. No to co? Zaczynamy! Użyjemy do tego projektu włóczki Merino Bulki. Jest świetny dla początkujących, bo jest dosyć gruba i mocno skręcona, więc ładnie widać wszystkie oczka. Mamy tutaj 100 metrów w 100 gramach na szydełko 8 mm. Będziemy potrzebować dwóch motków. Użyjemy takiego szydełka, jak poleca producent, czyli 8 mm. Przyda nam się igła do włóczki, no i pompon. Ja wybrałam gotowy, futrzasty pompon od Jarnartu, tak dla odmiany, ale jeżeli macie ochotę zrobić własny, to w pasercie macie dostępne też takie maszynki do robienia pomponu. W opisie podlinkuję Wam też kurs Justyny, w którym pokazuję, jak taki pompon zrobić. Tak jak wspominałam, zrobimy sobie najpierw prostokąt, potem zszyjemy go w tubę i ściągniemy górę. Będziemy więc pracować w rzędach, a nie w okrążeniach. To da nam taką fajną fakturę, a dodatkowo myślę, że dzięki temu projekt będzie trochę bardziej przyjazny dla początkujących. Zaczniemy od zrobienia pętelki. Owijamy sobie włóczkę na palcu, przechodzimy szydełkiem pod pierwszą nitką i wyciągamy górną nitkę. Zaciskamy, ale nie za mocno. Ta pętelka nie powinna nam się zacisnąć do końca. Owijamy lub opieramy sobie górną nitkę na palcu i zaczynamy robić łańcuszek. Łapiemy za główną nitkę i przeciągamy przez pętelkę. Staramy się robić to w miarę luźno. Potem łapiemy znowu i przeciągamy. I łapiemy i przeciągamy. Cały czas pilnujemy, żeby oczka nie były za ciasne. Takich oczek robimy sobie 37. Jeśli chcecie, żeby czapka była dłuższa lub robicie ciasno, to zawsze możecie zrobić kilka więcej. Mamy już ten paseczek. Teraz będziemy chcieli pominąć te dwa pierwsze oczka i zacząć przerabiać w trzecim oczku od szydełka. Owijamy sobie włóczkę raz dookoła szydełka, wbijamy się w trzecie oczko i przeciągamy włóczkę. Mamy teraz na szydełku trzy pętelki. Łapiemy za nitkę i przechodzimy przez wszystkie trzy pętelki. Gratulacje, właśnie zrobiliśmy półsłupek nawijany. Mówiłam, że to proste. Teraz znowu owijamy sobie włóczkę i wbijamy się w kolejne oczko. Przeciągamy włóczkę tak, żeby na szydełku zostały nam tylko trzy pętelki. Łapiemy za włóczkę i przechodzimy przez wszystkie trzy. I mamy drugi półsłupek nawijany. Znowu owijamy włóczkę, wbijamy się w kolejne oczko, łapiemy nitkę i przeciągamy przez pętelkę. Przechodzimy przez trzy pętelki. I w ten sam sposób przerabiamy do końca rzędu. Po jednym półsłupku nawijanym w każdym oczku. Po zrobieniu ostatniego półsłupka robimy dwa oczka łańcuszka, które pozwolą nam przejść do kolejnego rzędu i odwracamy robótkę. Teraz mamy utrudnienie. Kolejne rzędy będziemy wykonywać, wbijając się pod tę nitkę tutaj z tyłu. Oprócz tego nic się nie zmienia. Dodajemy półsłupki nawijane dokładnie tak samo jak w poprzednim rzędzie. Jak widzicie, z przodu robi nam się taka ciekawa faktura. Dodajemy półsłupki nawijane w ten sam sposób aż do końca rzędu. Na końcu pilnujemy, żeby zrobić ten sam półsłupek w tym ostatnim oczku. Robimy dwa oczka łańcuszka
i odwracamy. Następny rząd, podobnie zresztą jak wszystkie kolejne, będzie wyglądał tak samo. Dodajemy po jednym półsłupku nawijanym w każdym oczku, wbijając się pod tę ostatnią nitkę z tyłu. Ten pasek w tym momencie to nasza czapka na wysokość. Teraz dodajemy kolejne rzędy, rozwijając ją na szerokość. Dodajemy sobie kolejne rzędy. W pewnym momencie zapewne skończy Wam się pierwszy motek. Pokażę Wam, jak dołączyć nitkę z nowego. Wbijamy się normalnie w kolejne oczko i przeciągamy włóczkę. Tylko teraz zamiast złapać normalnie za nitkę, zaczepiamy sobie na szydełku włóczkę z nowego motka. Kolejne oczka robimy już nową nitką. Te dwie końcówki nitek, które nam tu wiszą, potem sobie zawiążemy. Dodajemy dalej oczka w ten sam sposób. Ostateczna wielkość tego prostokąta będzie zależała od obwodu Waszej głowy. U mnie jest to niecałe 50 cm, najlepiej jest po prostu przymierzyć. Odcinamy włóczkę, zostawiając sobie dosyć długi ogonek. I przeciągamy przez ostatnią pętelkę. Teraz nawlekamy końcówkę na igłę i oczko do oczka zszywamy cały krótszy bok prostokąta, żeby powstała nam taka tuba. Jeśli zrobiliście parzystą liczbę oczek, to możecie teraz związać ze sobą obie nitki. Teraz przeciągamy nitkę przez kolejne oczka wzdłuż dłuższego boku. Zawsze od tej samej strony, trochę tak jakbyśmy szli na okrętkę. Ostrożnie ciągnąc za nitkę, zaciskamy górę czapki. Przerzucamy czapkę na lewą stronę i jeszcze raz zaciskamy mocno. Wiążemy i przeplatamy nitkę kilka razy. Ok, przerzucamy znowu na prawą stronę. Główną część czapki mamy gotową. Teraz doszyjemy sobie pompon. Pompon ma 4 nitki i każdą z nich przeszywamy przez czapkę osobno. I zawiązujemy je ze sobą bardzo mocno po drugiej stronie. Sprawdzamy, czy po przeciwnej stronie wszystko się trzyma. Ukrywamy i wiążemy nitki w środku.
Przeciągamy wszystkie wystające końcówki między oczkami, zabezpieczamy i ucinamy. I mamy gotową czapkę. Ok, nasza czapka prezentuje się tak. Jak widzicie, możecie ją sobie tutaj regulować, możecie sobie ściągnąć ten pasek wyżej, dzięki czemu będzie taka bardziej zimowa i bardziej przylegająca. Możecie zrobić ten pasek troszeczkę cieńszy i wtedy możecie sobie regulować, gdzie tak naprawdę chcecie mieć ten pompon, trochę z tyłu czy trochę do góry. Także do wyboru, do koloru. Pokażę Wam jeszcze, bo zrobiłam też drugą wersję tej czapki i wykorzystałam tutaj troszeczkę mniejsze szydełko, więc te oczka są bardziej ścisłe, poszło więcej włóczki, więc czapka jest taka bardziej zbita i cieplejsza. Pokazuję, jest tak ciepła, że naprawdę możecie w niej jechać na Syberię. Także jeżeli macie ochotę, to możecie też spróbować właśnie trochę cieńszym szydełkiem, zrobić trochę ciaśniej i wtedy gwarantuję Wam, że będzie naprawdę ciepła. No. Także dawajcie łapki w górę, subskrybujcie, napiszcie mi koniecznie, czy Wam się podobało i jak Wam poszło. Piszcie, jeżeli mieliście jakikolwiek problem. No i wpadajcie do naszej grupy na Facebooku, gdzie możecie się pochwalić swoimi czapkami. To co? Do zobaczenia!